Gwidon, Hefit. Bardziej bym Państwa namawiał, idźcie do biblioteki niż do centrum z różnych powodów. Ale po prostu wydaje mi się, biblioteka ma inny nastrój, prawda? Ja myślę, że te wiersze są kameralne, to nie są wiersze, manifesty jak lewo marsz i tak, że po prostu potrzebna jest duża przestrzeń, która jest akurat, wydaje mi się, za dużą przestrzenią do poezji, jeżeli chodzi o kęt, o tego. Bo ten stary kościół jest to olbrzymie wnętrze, natomiast takie kameralne, jak daje biblioteka, to wydaje mi się, jest idealne, bo poezja, drodzy Państwo, poezja to jest, jak mówię, tak jazz teraz, że to jest świetna muzyka, jazz. Poezja jest świetną literaturą, jeżeli można tak nazwać. Jest bardzo osobistą, bardzo niosącą dużo przesłań. Jest troszeczkę taka w dobie obecnych czasach, troszeczkę... To były te wiersze porządkujące i wtedy faktycznie taka nuta, taka atmosfera wtedy poecie w duszy grała, natomiast później poeta troszkę dojrzał, zaczął troszkę głębiej w przyczynowość życia wnikać, a jak się domyślam, Państwo przeżywszy na pewno bardzo obfitujące w różne wydarzenia, historie swoje życia, na pewno wiecie, że nic bardziej człowieka nie szlifuje, jak właśnie życiowe doświadczenie. Takie uniwersalne pojęcie, ono jest obecne i w doktrynie chrześcijańskiej i hinduistycznej. Właściwie każda religia w jakimś sensie i na swój sposób sięga po to coś, czym jest medytacja, kontemplacja, modlitwa. To wszystko oscyluje wokół tego samego jądra. To jest ta przyczynowość. To jest ta podstawa, ten filar naszego istnienia. Bo tak naprawdę można być ateistą i można negować istnienie jakichś nadprzyrodzonych sił, ale kiedy się staje jakieś nieszczęście, czy jakaś tragedia wydarza, to nawet największy ateista mówi, o Boże, czemu, nie? I to wtedy nieświadomie się przyznaje, że jednak jakieś coś nadrzędne istnieje. Tak więc ja oczywiście nie przywiązuję się, to znaczy to nie jest żadne przypisywanie mojej twórczości do żadnego nurtu, do żadnej religii. To nie jest żadne chrześcijaństwo, żaden hinduizm, nic. To jest wypadkowa, pośrednia pomiędzy tym wszystkim i tak też proszę na to spojrzeć. Mili Państwo, pozwólcie, że w takim razie zacznę od tego wiersza, który już nadmieniłem, czyli medytację. Te szkoły i trendy próbowałem gdzieś tam zgłębiać, na ile się dało. I to sprawiło, że przestałem już aż tak ciemno i pesymistycznie postrzegać życie i zacząłem pisać troszkę inne wiersze. I te inne wiersze są już właśnie w tym nowym tomiku. Ten nowy tomik, kilka egzemplarzy mam z sobą więcej, więc jeśli Państwo by się chcieli nabyć, to poza tym jednym, który jest do wygrania, reszta będzie do zakupu. Więc te wiersze właśnie powstały na kanwie tych przemyśleń filozoficzno-duchowych. Stąd też pierwszy wiersz, który jest ogień w każdej kulturze, w każdym nurcie duchowym, to jest oczyszczenie. I dlatego też nie przypadkiem poprosiłem o właśnie włączenie tego tła. Bo tak jak Państwo zauważyliście, te wiersze początkujące, one były skażone takim właśnie pesymistycznym klimatem. I poprzez właśnie ten duchowy ogień oczyszczenia narodziły się inne wiersze. Jak pisał i śpiewał Stachura. Dobrze, ale teraz medytacja w tle z ogniem. Dobrze bywa otworzyć to okno. Dobrze bywa uchylić tych drzwi. Cudownie jest zaczerpnąć haust tej promienności. Słusznym i zbawiennym jest czerpać zrozumienie ze źródła wszelkiej praprzyczynowości. Jaźnimy jej odbicie. A ty
przeglądasz się w lustrze masowych iluzji, czy w zwierciadle własnego serca? Co mówi ta gra pozorów? Co ukazuje miraż światło cienia? Które odbicie, która z podobizn twoją, czy którakolwiek? W meandrach duszy, z oczu głębi, byt, istota rzeczy. Nadświadomie, w mnogości postaci, o ludzkim odbiciu, boskość przejawiona. Szukam szczęścia. Szukam w Tobie. Szukam Ciebie. Szukam Najwyższego. Siebie, siebie odnajduję. Przychodzą jedna po drugiej. Ślepi i głusi, budujemy kolejne zamki z piasku. Tylko nieliczni chwytają tę syzyfowość. Tylko przebudzeni rozumieją to. Jednako zanurzeni w rajskim oceanie, a jednak mało kto chce uwolnić się od słonej Mai iluzji. Ludzie są mądrzy, są zniewoleni, są uśpieni, lunatykują, lawirują, sami siebie oszukują. Przez świat, przez życie wędrują. W końcu odnajdują, pojmują, byli, są, będą. Tym, czego tak usilnie poszukują. Co za moje uchodzić chcą, w szumie oceanu możliwości nasłuchuje potrzeby intuicji. Ona przypomina bezgłośnie o delfickim wezwaniu. Płynę więc w nieznane i poznaję każdego dnia lepiej samego siebie. Większość z tego, co robimy, o co zabiegamy, do czego zmierzamy, to ucieczka. Ucieczka bądź skrywanie się przed sobą samym. W imię szczęścia teraźniejszego lub przyszłego. Trwa to, dopóki człowiek twarzą w twarz nie stanie ze swoim najwyższym ja. Odnajdujesz siebie. Uwolnij serce z klatki strachu. Spójrz w oczy, one lustrem dusz naszych. Wznieś się ponad cielesność. Tam mieszka nieskończone ja. Tam zrozumienie i odpowiedź. To będzie. W bibliotece na Greenpoint z kolei też będę miał swoje spotkanie autorskie o 18 wieczorem, o 6 p.m. Thank you.